bez sukcesów się nie zaistnieje. No i przyszła ta era, najpierw Roberta Korzeniowskiego, 9 złotych medali, później Adama Małysza, no i trzeba mieć szczęście. Mówimy o tych wszystkich dyscyplinach, którymi pan się zajmuje. Piłka nożna. Studio tak, komentarz nie. Dlaczego? Bo kiedyś byłem bliski skończenia kariery zawodowej, jeszcze będąc w radiu właśnie przez piłkę nożną. Zachorował Darek Szpakowski, w ostatniej chwili jeszcze drugi kolega Andrzej Ostrowski i nie miał kto polecieć na mecz Juventus-Widzew w Pucharze Europy. Pierwszy mecz wygrał Juventus-Widzew w Łodzi 3-1, to był rewanż. No i dostałem polecenie służbowe, żeby zrobić ten mecz, mimo się broniłem, bo uważałem, że no, nie mam wprawy. I co się okazało? Pomylono kable i radio było wpięte w telewizja do radia, więc ja robiłem sobie takie wprawki, wiedząc, że nie ma połączenia, bo technik włoski mi mówił, nie ma. Za mną stał znany dziennikarz łódzki, który niestety nadużył wcześniej płynu, a później nadużywał słów. No ja tak sobie robiłem te frawki, przestałem w pewnym momencie robić i nagle usłyszałem znanego realizatora Jurka Budnego, telewizyjnego, który do mnie powiedział: Włodek, przeproś telewidzów i komentuj dalej. Więc pierwsza myśl jest miażdżąca. Za co mam przepraszać? Ja po pierwsze, skąd ja się tam znalazłem? Jakim cudem? O co tu chodzi? I czy te wszystkie słowa nieparlamentarne, które zdenerwowany kolega z Łodzi wypowiadał, one weszły na antenę czy nie? I właściwie i tak już, jeżeli weszły, to i tak jest śmierć i nie mam co przepraszać. Oniemiałem, straciłem głos. Powiedziałem krótko, przepraszam, jestem w radiu. To zostało odebrane trochę jako żart, bo ludzie nie wiedzieli, skąd ten człowiek, jak to się stało, bo nikt nie poinformował, że nie ma łączności z Markiem Madejem, który był z telewizji. No i straciłem po prostu na moment całkowicie inwencję, a w tym czasie chyba Marco Tardelli strzelił bramkę. No i zrobiło się źle, bo musiałem coś, no cały czas krzyczeli do mnie, jesteś na antenie telewizyjnej. Ja chciałem powiedzieć, nie jestem, bo nie mogę być, jestem z radia i dajcie mi święty spokój. No ale w końcu po jakiejś przerwie postanowiłem podjąć to komentowanie, wyjaśniłem, kto strzelił bramkę. I drugą połowę już robiłem w radiu. Chciałem, w przerwie usłyszałem groźne ostrzeżenie, że szef słuchał i chyba cię zabije. Chodziło o Tuszyńskiego. Więc wiedziałem, że nie ma żartów. Więc drugą połowę ruszyłem tak, jak miałbym roznieść wszystkich i pokazać, że to było niechcący, wpadka. Natomiast ja jestem jeszcze w tym zawodzie, żyję. Tylko była dogrywka. I w tej dogrywce już nie miałem siły i nie miałem nic do popicia. I w pewnym momencie zacząłem tracić głos. Miałem zdarty, jak taka stara płyta, a tu jeszcze karne. I ten ostatni karny, który strzela Zbyszek Boniek, eliminujemy Juventus. Ja po prostu krzyczę, histeryzuję. Jestem w siódmym niebie, bo już zapomniałem o tym, że mnie wyrzucą. Niech mnie wyrzucą, dobra. Widzę, wyeliminował Juventus, więc jest fantastyczna przygoda. I to mnie uratowało. To mnie uratowało, ponieważ opinia była taka, no strasznie to strzeliłeś. To po prostu, to, że w ogóle się zgodziłeś, tak jak ja bym się zgadzał, komentować w telewizji, to jest przestępstwo. Natomiast w radiu, wiesz, surowizna jesteś, ale może z czasem coś z ciebie będzie. I tak właściwie przez całe lata w radiu słyszałem, że może coś będzie ze mnie. Więc jak już zabrakło tego opiekuna, promotora, który nam to mówił, to uznaliśmy, że teraz już sami pohasamy, stąd ten pomysł był, o którym rozmawialiśmy, przejścia do telewizji. Później, po wielu latach pracy, jako czołowy komentator, trochę sportowy frontman TVP, został pan szefem redakcji sportowej. Zastanawiał się pan, czy warto? Czy pomyślał sobie pan, po tylu latach to mi się należy? To jest nie, jakby nie, takie myślenie, ukoronowanie tak, nie. mojej jednak wielkiej kariery na Woronicza. Nie, to jest żadne ukoronowanie. Ja byłem nie jest wolnym człowiekiem.
ktoś mi powiedział, słuchaj, po z co akcentem ci to? Nabyłem, po co tak? ci to? Po co ci to? Byłeś artystą, a teraz będziesz musiał pilnować całego stada. To wcale nie jest łatwe zajęcie. Nie jest to łatwe zajęcie. Natomiast wiedziałem, z kim pracuję, jaki jest potencjał tego zespołu. Wybór był prosty. Albo ktoś z zewnątrz, albo ja. Więc nie było wyboru w pewien sposób. Natomiast, o już pora, powtarzam się, to jest ciężki kawałek chleba. Nie chcę mówić, że nie ma w tym przyjemności. Jest bardzo dużo momentów, kiedy jest wielka satysfakcja, ale gigantyczny stres, którego nie doświadczyłem przez 30 parę lat komentowania. Nigdy po prostu tak nie spotkałem się z takim ciężarem do dźwignięcia, jeśli chodzi o losy zespołu, o losy wielu spraw, które musiałem pilotować, żeby płacić za to dość wysoką cenę. No, tak się ułożyło i mam nadzieję, że przecież to nie jest dożywotnie, więc... A tak pan mówi, jakby ktoś panu zrobił krzywdę. To nie w ten sposób, że zrobił mi ktoś krzywdę, tylko że chciałem zwrócić uwagę na to, że takie przejście właśnie, powiedział pan, ukoronowanie kariery. Na pewno w jakiś sposób tak, jak się patrzy na to bardzo racjonalnie, bardzo obiektywnie. Ale to nie jest takie proste odejście od jednak zawodu dziennikarskiego, od jakiegoś statusu dość dobrego w zawodzie, nie powiem gwiazdy, ale w każdym razie osoby dobrze ocenianej, rozpoznawalnej, na rzecz takiego jednak działania dla innych. No, z wielu spraw trzeba rezygnować. Własnych ambicji, samoograniczać się, wyczuwać potrzeby innych, kreować ich kariery, prowadzić, rozładowywać konflikty. No to wszystko, co się wiąże z dużym zespołem. Zespołem, w którym jest sporo ludzi o autentycznych ambicjach, o dużym potencjale, o silnej woli. Bo to nie jest zespół. No i czasami trzeba komuś powiedzieć, że nie, jeszcze nie. No tak. Są inni. To jest prawda i to jest rzeczywiście trudne. Dlatego, że właściwie rzadko spotykam się ze zrozumieniem. W tym sensie, że jak mówię, że jeszcze jest czas, to widzę niedowierzanie. Nikt mi nie mówi, że nie, albo rzadko, natomiast widzę niedowierzanie. Jak to nie? No już jestem gotowy, jestem. A tymczasem no, trzeba grać. Przykład. Mistrzostwa Europy w jednej z gier. Mam trzech ludzi. Dwóch wzajemnie się samooceniających, czyli relacje są takie trochę trudne, i doświadczonego komentatora, który tuż przed musi iść na operację i wypada z pulu. I ten, na którego stawiałem, po prostu jest nie do wzięcia. Rozpoczynam od bardziej doświadczonego z tej dwójki, starszego. Widzę, że coś nie gra, nie jest sobą. Po prostu nagle ten ciężar go przerósł. Zmieniam, słyszę od tego pierwszego, to już koniec, tak? To już nie będę nic robił. Ja mówię, nie, będziesz robił, poczekaj teraz dwa mecze, złap oddech, zrobisz tak. Typowy coaching, tak jakbym prowadził, nie wiem, drużynę koszykówki i zmieniał ludzi, bo po prostu czasami mała zmiana, małe wyłączenie daje znakomity efekt. Tylko trzeba w tym dość dobrze siedzieć i dość dobrze znać ludzi, bo jest czasami tak, że jak się kogoś zdejmie z boiska, to on pęka. Już nie ma powrotu. Jest bez zmiany powrotnej. Kiedyś zdjęto z tego boiska Dariusza Szpakowskiego. Pana przyjaciela, można tak powiedzieć? Absolutnie. Kiedy Janusz Basałaj został szefem sportu w TVP. Pan był wtedy no już czołową postacią w tej redakcji sportowej. Ciężko panu wtedy było? Bardzo. Tym bardziej, że było to nieuzasadnione, niesprawiedliwe. I myślę, że patrząc z punktu widzenia tylu lat, niecelowe. Bolesne dla osoby, która bardzo dużo zrobiła dla polskiej telewizji, dla polskiego sportu. Bolesne także dla Janusza, dlatego że jeżeli miał pomysł, że zastąpi Darka, to był to zły pomysł. Na pewno nie wyszedł mu. Nie wyszedł. A myślę, że wszyscy na tym ucierpieliśmy jako środowisko, dlatego że to pokazało, że niezależnie od tego, kto jak budował swoją karierę, ktoś przychodzi i mówi: dziękuję. Ja nigdy w stosunku do ludzi, z którymi się nie zgadzałem, mogłem nawet
mieć chłodne stosunki, nie podejmowałem decyzji na podstawie właśnie mojej relacji. Mhm. To jest zdecydowanie wybór lepszego zawodowo człowieka do tego, żeby coś robił. To jest kanon. I w tym zostałem wychowany w radiu i po prostu to przenoszę do telewizji, po prostu nie mam żadnych uprzedzeń, żadnych zawodowych uprzedzeń. Jeżeli widzę, że z kimś nie będę się dogadywał najlepiej, to po prostu się nie dogaduję. No dobrze, a pan sobie wyobraża, że pan mógłby powiedzieć Dariuszowi Szpakowskiemu, panu Szpakowskiemu, koniec finito, czas nie, odejść? Nie, bo nie widzę takiego powodu. Natomiast my możemy sobie powiedzieć wszystko w oczy, dlatego że łączy nas długoletnia przyjaźń, która też polega na tym, że mówimy sobie czasami rzeczy niekoniecznie przyjemne. Ale nigdy nie będę tym, który miałby powiedzieć cenionemu przeze mnie komentatorowi, który naprawdę, jeżeli się przyjrzy temu, jak on robi bramkę, ile w tym jest emocji, pasji. Futbol to jest ten jeden moment najważniejszy, kiedy pada bramka, no to trzeba wiedzieć, czym jest zawód. To jest, poza tym, młodzi ludzie oceniają go przez pryzmat teraz, dzisiaj pewnego popisu własnego. Znaczy, bo pan ma świadomość krytyki, która płynie pod jego adresem, tak? Tylko mam też świadomość, że on ten zawód zaczął uprawiać 30 parę lat temu i on wtedy też był takim detalistą, jak wielu dzisiaj młodych, próbujących swoich sił komentatorów, bo tym się chcą przebić. Ilość informacji. Natomiast on dzisiaj już nauczył się pewnego skrótu myślowego, pewnej oszczędności. Jak się posłucha starych komentatorów na świecie, to jest właśnie tego typu sytuacja. Oni już inaczej komentują, natomiast cała młoda fala wchodzi i mówi: uważajcie, to ja mówię, dużo mówię, bo chcę, żebym był zauważony. To jest po prostu, jesteśmy w innych miejscach, jesteście w innych miejscach, ci, którzy chcą za nim iść. I myślę, że to nic nienaturalnego. On będzie sobą i niech każdy następny będzie sobą. Jest miejsce dla wszystkich, mam takie wrażenie. Więc mam wrażenie właśnie, że jest jeszcze więcej miejsca, bo w tym zawodzie się będzie bardzo wiele osób zmieniać. Utrzymanie się na tym rynku. Tak zabrzmiało, jakby pan miał zamiar jutro przyjechać na Woronicza i wyrzucić połowę redakcji i połowę wakatu. Nie. Pańskie najlepsze wspomnienie z tej wieloletniej, wspaniałej kariery? A jednak komentowanie. Komentowanie, takie wielkie wydarzenia. A takie jedno wydarzenie i jeden komentarz, który pan zapamiętał najbardziej? Czy to ciężko powiedzieć? To ciężko powiedzieć. Nie, ja po prostu. Po pierwsze, nie mam zwyczaju odsłuchiwania swoich komentarzy, co wiem, że część osób robi. Po drugie, nie wiem, każde nowe przeżycie jest czymś otwierającym znowu. No, przeżyłem najpiękniejsze okresy polskiego sportu w ostatnim dwudziestoparoleciu. Największe wydarzenia miałem okazję komentować, więc co tu wybierać? No, po prostu. To wszystko było, złożyło się na jakąś całość. A takie najsłabsze? Coś, czego pan żałuje? Czego się może wstydzi? Jeżeli mam, to pewnie bym się nie podzielił, bo jakieś oczywiście były rzeczy, które nie wyszły mi, bo to jest oczywiste. Natomiast wolałbym przypominać sobie takie momenty, nie wiem, już pomijam polskie akcenty, ale Atlanta, 200 metrów, rekord świata. Michaela Johnsona. Naelektryzowany stadion i rodzaj przeżycia. Później Cathy Freeman w Sydney, jak biegnie i cały stadion, weszło chyba 20 tysięcy dodatkowo na ten stadion. I to pasemko pojawiających się światełek z aparatów fotograficznych. No, mistyczny nastrój. To się w ogóle coś urodziło niesamowitego. Bolt ze swoimi rekordami świata 100-200. No. Wielki stadion daje takie poczucie teatrum, które jest rozległe, które jest po prostu nie do ogarnięcia, a jednocześnie taką przyjemność smakowania. Bo kabina podczas skoków, podczas niektórych konkurencji trochę ogranicza ten komfort przeżywania. Stadion olimpijski jest takim miejscem, zwłaszcza na lekkiatlecie się siedzi, jest gigantyczna przestrzeń, wolność. Co kocham. W ogóle po prostu mam w genach Montenegro tę właśnie zakodowaną zdolność do
wolności, do wyzwalania się. Po prostu nigdy nie byłem człowiekiem zależnym. A pan jest showmanem, prawda? Pewnie po części mógłbym być. To panu taka publiczność pomaga. Pomaga, tak. To rzeczywiście nagle człowiek się wtapia w to i myśli sobie, dobra, teraz jadę, nie ma już nie, mówię, nic że pan innego. Jest showmanem, bo tak sobie teraz myślę, że to jest fajne. Jak ja pamiętam, oglądałem różne dyscypliny, które pan komentuje, komentował, to zawsze było show. Zawsze coś się działo, była emocja. Chyba o to w tym zawodzie chodzi, prawda? Znaczy, w ogóle... Przecież, czy na tym motocyklu Tour de Pologne, jak pana pamięta, to była rewelacja przecież. Igrzyska, a tak, ale to trzeba było podjąć dość ryzykowną zabawę, żeby na polskich drogach jechać 200 km ciężkim motocyklem. To parę lat temu, parę ładnych tak. lat temu. Tak, kury, dziury, to był też element pejzażu i ten Francuz, który cały czas do mnie mówił, że zwariowaliśmy, co my chcemy się zabić, ale to było fajne. Natomiast wracając do tego elementu show, igrzyska, największy spektakl świata, najbardziej oglądany, sport show. Dzisiaj nie mamy już tego starego, romantycznego sportu, a jeżeli to w takich pewnie wymiarach, jak sami uprawiamy lub pokolenie, które jeszcze zostało w tamtym klimacie i w tamtych wartościach, jest sport show. Dlatego w pewien sposób dziennikarz, dzisiaj siadając do mikrofonu, ten element chwytania show musi mieć w sobie. I myślę, że z racji południowego charakteru mam tyle temperamentu, że jakoś umiałem w to się wtopić i coś z tego wydobyć. Jakie ma pan plany? Plany? Igrzyska olimpijskie na razie. To jest pierwszy plan, najważniejszy. Pan Sochi. Leci do Sochi i będzie tak. komentował, tak? Będę bo ostatnio jakoś tak rzadziej pana słyszymy. Tak, nareszcie sobie... pozwolę na przyjemność. A dlaczego pan tak rzadko komentuje? Ostatnio? Ponieważ no, trudno jest te dwie rzeczy godzić. Nie można pięć dni być facetem, który się zajmuje menedżerem, jest menedżerem i nagle zamienia się w komentatora na weekend. A to jest trochę trudne do ogarnięcia. Poza tym no, są inni. No. Po to ściągałem Marka Rudzińskiego, żeby komentował. Po to rósł Sebastian Szczęsny, żeby komentowali. Przychodzą z kolei takie wydarzenia, gdzie uważam, że jeszcze moje doświadczenie może się przydać, czy nie przyda. Któregoś dnia spotkam się z jakimś odporem silnym, to powiem dziękuję. Coś zrobiłem, teraz następnie. Plany mówi pan igrzyska. A pan mówi o tym najbliższym miesiącu, tak? Dwóch miesiącach. A pół roku, rok, kilka lat do przodu? Myśli pan o tym? Kilka lat do przodu myślę. Już zostałem dziadkiem, więc muszę myśleć. Mam wspaniałą wnuczkę dwuletnią, która ma mój temperament, a drugiego dziadka też. I na dodatek wygląda na to, że sprawna jest bardzo. Dwulatka. Pewnie będą kolejne dzieci, więc moich dzieci. Więc jakąś rolę sobie wymyślę. Mówi pan oczywiście o sytuacji, w której już odchodzę z zawodu. Kiedy odejdę, nie wiem. Być może podejmę decyzję nagłą, być może... A pan sobie to wyobraża? Na razie nie. Dlatego, że nie ma sensu. To przychodzi samo. Przychodzi zwątpienie, przychodzi zmęczenie takie, które jest trudno w jakiś sposób przełamać i myślę, że wtedy człowiek mówi chyba już wystarczy. To było powodem, że często zmieniałem dyscypliny sportu, które komentowałem. Pamiętam, że na którymś wyścigu pokoju, czy Tour de Pologne, chyba właśnie ten ostatni na motocyklu, pomyślałem sobie, dobra, już nic z tego nie wycisnę. Nie opowiem nic ciekawego, po prostu to już jest kres tego, co mogę w tym akurat sporcie zrobić. Szukałem czegoś nowego, jakiejś podniety, jakiegoś bodźca, żeby się czegoś nowego uczyć, dlatego że najważniejsze jest chyba całe życie próbować wymyślić coś nowego, co nas rozwija. Bez tego pewnie jest dość ciężko. Ja nie jestem zwolennikiem takich trwałych karier, że jak ktoś postawi sobie ten pomniczek z piłki nożnej, to tak go po prostu cyzeluje, że już później wszystko wie. No, gdzieś są inne wyzwania. Uroczystość otwarcia, ceremonia zamknięcia, igrzysk olimpijskich. No, to wymaga zupełnie innego podejścia do zawodu, innej wiedzy, innego języka. No warto byłoby, żeby parę osób spróbowało. Po mnie, po Przemku, po... Na nie ciągle człowiek włącza i Szaranowicz. No więc dobrze, no to jeżeli konkluzją ma być
to, to w takim razie ostatnio nie ma tak często wyboru. Szaranowicza. Tak. Nie ma tak często Szaranowicza w telewizji. Bardzo panu dziękuję. To był dla mnie duży zaszczyt. Dziękuję bardzo. Kiedyś Kuba Wojewódzki nazwał pana postacią popkultury, prawda? Zdaje się. I tak chyba już, tak chyba jest. Tak chyba jest. Nie zastanawiam się nad tym. Jest mi dobrze w tym, że jestem postrzegany jako dziennikarz sportowy. I to na dodatek dziennikarz, który się kojarzy z sukcesami polskich sportowców. Ale niewielu jest dziennikarzy, komentatorów, którzy przeszliby tak bardzo do świadomości kibiców, prawda? Szpakowski, Szaranowicz. Mateusz Borek. Borek. Babiarz po części. Przemek na pewno, tak. No tak teraz się zastanawiam głośno i to jest chyba koniec. Znaczy mówimy o komentatorach. Komentatora. Znaczy pewnie jest więcej. Zostawmy to, bo byśmy kolegów jakoś nie zauważyli. No może tak, tak. Może tak. Ale tak się zastanawiam, że nie jest tak łatwo. Przy tej masie ludzi, która dzisiaj pracuje, tak, pokazuje ale się. Też jest wielu znakomitych naprawdę ludzi, którzy może nie trafili na sukces. To jest strasznie ważne. Bez sukcesu nigdy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym ci, którzy to przeżyli i ludzie, którzy z nami to przeżyli, pamiętają. Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia. Włodzimierz Szaranowicz, znakomity komentator, szef sportów TVP, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.